Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest pierwszy odcinek z naszej nowej serii Minecraft na modach 1.15.2. Tak wiem, dużo takich serii było, ale to jest wyjątkowa seria, bo to jest powrót do korzeni. Oczywiście wszystko, znaczy częstotliwość odcinków jest zależna od tego, czy będę miał czas nagrywać. Tak, myślę, że będę miał czas. O tym już mówiłem na odcinku z Hide and Seeka. Ale cóż, lista modów i data paku, bo są data paki, o których mówię na odcinku, jest w opisie. Ja was zapraszam na ten odcinek. Niestety wstęp teraz dogrywam osobno, ponieważ coś się zepsuło po prostu we wstępie i uznałem, że go nagram od nowa. No i co? Życzę wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że ta seria, ten odcinek zapoczątkuje fajną serię. I co? Dosyć pierdzielenia i zapraszam do oglądania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięknie. To sobie zbierzemy. Szybciutko. Sadzonki mamy. Też mamy właśnie, nie modyfikację, ale to jest datapack. Opowiadam troszeczkę o tej paczce. Mamy datapack na odkraftowywanie itemów. Wow, co to za bawu? Tego nie kojarzę, co to jest za... A kurwa! Baflon mnie zajebał. Przepraszam za przekleństwa, ale... Jest wioseczka w ogóle na sam początek. Dobra. W ogóle chicken to jest bardzo ważny mobek. W ogóle na tej paczce. Naprawdę chicken jest mega ważny. Ale ty się odpierdziel, dobra? Odpierdziel się, bo już mam cię dość. No dobra. Jakoś się wychillował. Dobra, mamy surowce w sumie. Chickeny mamy. Moglibyśmy sobie tą wioskę ogarnąć. Wow, super to jest. Moglibyśmy sobie tą wioskę tutaj zabezpieczyć, czyli zrobić mury. Lub po prostu w taki, że tak powiem, prowizorycznie. Ej, ale świetna miejscowa w ogóle, jakiego ja mam farta. Piękne, tutaj mamy krówki. Nie no, i każdego rodzaju zwierzęta mamy, oprócz chickenów. Ale chickeny tutaj mieliśmy niedaleko, i tu jeszcze. I niewidzialne konie, siema. What the fuck? Skąd? Co? O co tu chodzi? Czemu was to tyle jest? A wieśniacy są jacyś? Proszę, żeby było o trzech wieśniaków chociaż, błagam. Błagam, a są tu jakieś temki? O! Nie, ja jestem dziecko szczęścia po prostu, ja jestem dziecko szczęścia, tego temu nie zaprzeczycie po prostu. To ja jestem dziecko szczęścia, naprawdę. Dobra, zróbmy sobie, że tak powiem, podstawowe rzeczy. W ogóle crafting gdzieś mi się stracił, trudno. Zróbmy sobie tu tak. Podstawowe, są wieśniacy. A nie, tam są ci, co bronią, to nie wiem, czy to są tacy legitni wieśniacy. Nie można zrobić serio. Dobra, zróbmy sobie kill-offy, znaczy kill-off jeden. Tak, pyk, pyk, pyk. Wykopmy sobie cobblestone'a. Albo w sumie wiecie co, bez sensu, przecież tu mam... Tu mam piękne, naprawdę przepraszam za te dźwięki w tle, no ale chcę coś nagrać, naprawdę, mam nadzieję, że to wybaczycie mi w tym odcinku. Pierwszy odcinek zajebisty, nie? Dobra, wrzućmy to, wrzućmy to. Siema, team. Team? Team, mamy teama. Ten koń mnie przeraża troszeczkę, tak szczerze powiedziawszy. Ej, piękna miejscówka w ogóle. Piękna miejscówka i team. I niewidzialny koń, dobra, idealny screenshot na miniaturkę. Piękna sprawa. Dobra. W ogóle przepraszam też za tę koszulkę, którą ubrałem. W sensie, nie że jest brzydka, ale z Heroesów i jest zielona. Tak, to są Heroesy, patrzcie się jakie. Jaka koszulka gamerska. O mój Boże. Dobra, nieważne. Lecimy sobie po chickeny, bo ich nam brakuje jako jedyny po prostu mobek. Patrzcie się, do wiaderka sobie je dajemy i elo. Elo po prostu, ziomki. Elo. Dobra, cringe'owo się... cringe'em zaleciało, przepraszam. Dobra, to sobie wrzucimy chickeny, żeby były. A teraz sobie zbierzemy tego teama. Nie wiem, gdzie on uciekł. Tu jest team. Team napra... A nie, to kto to jest? Rafał w ogóle. Teama musimy sobie wziąć. Team, siema. Biorę was, bo... Potrzebuję was do mojej bazy. Dobra, potrzebuję troszeczkę jeszcze żelaza. No, hop. Hop. Robimy sobie wiaderko. Oczywiście spokojnie, te wiaderka się nam zwrócą. Bo będziemy mogli je odcraftować. Tutaj mamy guardianów. Ja ich nie chcę. To jest po prostu straż dla villagerów.
Oni mi nie są potrzebni na razie. Ja swoją wioskę własną zakładał. Tu mamy o Darella i jakiegoś tam gościa. I w ogóle to jest świetna sprawa. To jest świetna sprawa, bo kaldrony możemy sobie przerobić na iron z powrotem. Także taki troszeczkę, o, magiczna esencja, esencja wiatru. Też fajne rzeczy, też fajne rzeczy. O, i kolejny kaldron, nie no, patrzcie się po prostu, proszę was. Ile surowców z tego. W ogóle skrzynki też powinienem brać. Ja tą wioskę, że tak powiem, opuszczę, bo to nie jest dla mnie... Znaczy, ładny teren, ale wiecie o co chodzi, po prostu... nie chcę mi się tego muru na razie budować, a chcę, żeby wieśniacy byli bezpieczni, więc chcę wszystkich wieśniaków stąd... O, piękny blok, piękny blok. Jesteśmy w domu po prostu, będziemy mieli teraz farmę żelaza. Climbing ladder, dobra. W sumie to możemy sobie tą drabinkę zebrać. I chyba drabinka daje nam patyki. Tylko nie wiem jak. Trzy, o tak. Dobra, i tu jedną wyrzucimy, mamy patyki darmowe. Także spoko, spoko sprawa. O, żółwik. Żółwika sobie też wezmę, czemu nie. Bo już w sumie nam się skończyły, że tak powiem, villagerzy. Chyba wszystkich zebrałem. W ogóle, czemu nie ma minimapki? Halo? Czekajcie? Okej, jest już chyba minimapka. Czekajcie, nagrywa się wszystko? Nagrywa się. Jeszcze się nie przywykłem do tej klawiszologii, którą sobie tutaj ogarnąłem. Dobra, mamy villagerów, mamy żółwika. Też spoko. O, Iron Golem. Iron Golem też jest spoko, ale na razie nie potrzebuję. Dobra, bierzemy tak tutaj jeszcze to, to. 33. O Boże, ile żelaza. Zrobimy sobie troszeczkę wiaderek na kury, na owce, na krowy i na świnie. Dobra, będziemy mieć każdego rodzaju zwierzaka. Spokojnie, te wiaderka sobie z powrotem przerobimy na prędzej czy później na żelazo prawdopodobnie. Więc spokojnie. Gdzie są wiadra? O, tutaj. Dobra, owce tu mamy jedną. Czarną owcę? A weźmy sobie, bo to jest kolorek. A kolorek nam zostanie. Krówkę sobie weźmy. Iron Golema nie potrzebuje. Oj, to jest problem, że mi się item miejsce kończy, także... O, trzcina też jest bardzo ważna. Trzcina, zaraz będzie kurczę noc. To też mnie denerwuje troszkę. W sumie możemy się iść przespać do jakiegoś domku tutaj. Obojętnie którego. Respawn point, dobra. Potrzebujemy jeszcze jednej krówki i tych kurczaków przede wszystkim. Dobra, zrobimy tak, że się prześpimy. Dobra, zanim jeszcze nie ma nocy. Zostawię sobie te esencje. Tutaj są podstawowe surowce. Zostawię sobie te esencje, bo ja ich nie potrzebuję na początek, nie będę tego się w to bawił na razie. A później, wiecie, później się w to będę bawił. Na początku są ważniejsze inne rzeczy, więc mamy priorytety priorytetowe, także tak zwane. Łóżko sobie też weźmiemy, także tutaj to zostawimy. Kilof sobie tu damy, mamy tak, mamy krówki dwie, mamy owce dwie mamy. Chyba wziąłem, nie? Czarną, i tak, tutaj mamy. Mamy villagerów wszystkich, czterech, to jest wystarczająca ilość. Mamy żółwia w sumie tak w dodatku, co jest ciekawe. Krówki chyba jeszcze jednej nie ma, nie, mamy dwie krówki. Świnie i kurczaka jednego potrzebujemy. Okej, okay, to... jak tu w ogóle wejść, what the hell? A, tędy. Czekajcie, w ogóle je wypuszczę, patrzcie się, o. To jest dosyć fajna rzecz, bo to sobie możemy przerobić chyba trzy, o, na deski, widzicie? Też fajne. Pochodnie sobie zostawmy, jakieś achievementy chore dostaję. Świnie mamy, jeszcze jednego kurczaka potrzebuję. Light Grey. Kurde, co jest? O. Dobra, to chodź. Nie woda, kurde. Kurczak, ale dorosłego sobie wezmę. W sumie, żeby was mieć więcej, to sobie wezmę jeszcze ciebie. Ale nie, bo świnie potrzebuję, dobra, nie. Czekaj, wyrzucę tego małego, jakkolwiek to nie brzmi źle. Tak, to jest mały, tak, to się nawet zapisuje, to jest też dosyć ciekawe. Czerwona owca. Owce się barwią, gdy zjedzą barwnik. Poważnie wam mówię, to jest też dosyć ciekawa modyfikacja. Czy modyfikacja, czy datapak? Już nawet nie pamiętam. Ale też dosyć ciekawe, bo gdy zjedzą sobie kwiatek, się barwią i upuszczając jakiś czas właśnie barwnik z siebie, więc to nam, daje nam możliwości po prostu wielu farm. Okej, mamy jeszcze jedno wiaderko, możemy sobie zawsze jakiegoś mobka wziąć.
Lub ewentualnie, dobra, wyrzucimy drioryt, bo potrzebuję sobie tutaj ukraść z wioski tutaj właśnie to, ale nie, nie chcę tego barwnika. Tego też nie chcę, czemu ja to mam? Nie, czy sobie villagera jednego nie ukraść. Dobra, będziesz obrońcą, więc spoko. W sumie Iron Golem jest chyba lepszy, nie wiem. Teraz mam dylemat, czy wziąć Iron Golema, czy tego ziomka. Iron Golem czy ziomek? Nie, Iron Golem dużo miejsca zajmuje, niech sobie tu będą. Niech sobie tu będą. Tu w ogóle jaki kuń śmieszny. Okej, zebraliśmy to. Trzcina cukrowa też, tu sobie weźmy. Okej, pięknie, pięknie, po prostu wam powiem. Mamy drewienko. Jest piękna sprawa, sadzonki. Wszystko ładnie mamy ogarnięte. No i co, możemy się gdzieś zakopać. Przydałoby się też zdobyć. Tu jest drewno. O, jabłuszko, pięknie. Jabłuszko sobie zdobyliśmy. Przydałoby się jeszcze troszeczkę się trawy pozbierać. Wiem, co będę chciał zrobić. Wiem, że część z was pewnie będzie taka, czemu to robisz, czemu ten. Ale jeszcze chciałbym sobie ustawić tutaj game rula na rośnięcie szybkie wszystkich po prostu plantacji i tak dalej, bo to jest coś, co w Minecraftie mnie strasznie denerwuje. Bo ja tyle czasu nie mam, żeby to po prostu czekać, aż coś urośnie. A to strasznie przyspiesza tempo rozgrywki, ten game rule random tick speed. Strasznie przyspiesza tempo rozgrywki i dynamikę za tym czasem, a ja mam takie. Ja mam troszeczkę takie mini ADHD w grach, przez co właśnie lubię robić szybko rzeczy wszystkie. I że tak powiem, drażni mnie to, jak wolno rozsiedlą rośliny, tak. Serio wam mówię teraz. I okej, wbijamy teraz. I tu jest taki na tej paczce dosyć dziwny błąd. Teksturkami. Nie teksturkami, ale szczankami, że się nie ładują po prostu. Dosyć dziwna sprawa, ale cóż zrobić. Dobra, na razie sobie tą wioskę opuszczamy. Jak będę już miał breeder, villager breedera, to sobie wrócimy do tej wioski. O, jeszcze chciałbym na przykład tego sadzonkę. Nic nie wypadło, naprawdę. Tu też nic nie wypadło, no pogięło was chyba. A tu? Ej, no dobra, w końcu. Trzy. Okej, jak będę miał villager breedera, będę już taki rozbudowany w handlu i tak dalej, to czemu nie, jasne, jemu też należy się, to czemu nie, zrobimy sobie oczywiście, czekajcie, zrobimy tak. Bo dirta potrzebuje, kurczę, a dobra, trudno, pozbędę się patyków. Zrobimy sobie tak, że jak będę bogaty, to sobie, że villagerów sobie poprzenosimy i zaludnimy tą wioskę ponownie, że tak powiem. Oddamy po prostu część ludzi z powrotem do wioski. Także na spokojnie, myślę, że sobie to ogarniemy. Dobra, wbijamy w ogóle tutaj do góry. Nie wiem, co tam na mnie czeka, czy tam będzie bezpiecznie w ogóle. Kolejny problem to... Ej, wodę w sumie nie wziąłem. Kurczę, to będzie... Jak tam nie będzie wody na górze, to będzie Lipton, to będę musiał wracać. Ale dobra, przekonajmy się w ogóle, jaki jest widok i tak dalej wszystko. Jak na razie, ten teren jest bardzo świetny, bardzo świetny. Nie wiem, czy to nie jest masło maślane, to co powiedziałem, ale mniejsza z tym. Ała! Aha, to głód, dobra. Dobra, głód to jeszcze spokojnie, damy sobie radę. Wow, ale piękne, tam chcę mieć chyba dom, serio. O kurde. To normalnie zaraz zginę. Tam chcę mieć dom, wiecie co, ja stąd spadam. Kurczę, nie chcę zginąć, nie? O Boże. Dobra, walnij mnie. O kurde, sprintu nie miałem. Jestem taki ciołek, że nie wiem. Okej, widzę potencjalne źródło pożywienia, tylko kurczę, nie wiem, czy mogę. Mogę. Okej. Dupa. Dobra, skraftujmy sobie nie mogę... O Boże, serio, nie mogę... Nożyc z powrotem odcraftować na ten. A crafting mogę. O, mogę na deski. A dobra. Dostałem legendary. Dobra, zdobądź mi te jabłka. Siekierą się szybciej zdobywa, ale cóż. Ogólnie to cytryn nie polecam zbierać. Nie wiem, czy zjadłem jakąś niedojrzałą czy coś. To nie wiem, co to jest, bo cytryny tylko pół leczą. Pół z pół tego.
tego udka z kurczaka. A tutaj mamy gooseberry. To co to jest? Goose to jest gęś. Co to są? Jagody gęsi? No, what? Co to jest w ogóle? O co chodzi? No nie wiem. Okej. Chcemy się dostać tam, gdzie mnie to zaskoczyło, czyli tutaj. To miejsce. O, tam jest jakiś ładny lasek prowadzący do tego miejsca. Dobra, lecimy. Oczywiście to kopanie takie, że tak powiem, wielu bloków naraz ma sobie to do siebie, że strasznie szybko zżera pożywienie. I to jest właśnie tego wielki, ale to wielki minus. I że tak powiem, grindowanie sobie takich bloczków na... A to później. Grindowanie sobie takich bloczków. Oho, wiśnie. Grindowanie sobie, ale ładne. Takich bloczków, kopanie i tak dalej na peacefulu jest spoko, o tyle, że po prostu. O, ale ładne drzewo. Ej, idziemy tam. Tyle spoko, jak sobie po prostu grindujecie te bloczki i tak dalej. A takie po prostu. W dungeonach i tak dalej, to jest już w ogóle przegięcie moim zdaniem. Ale ja tego używać nie będę raczej przełączał na peacefula, chyba że po prostu jakiś błąd będzie czy coś w tym stylu, że będę musiał po prostu zmienić jakiś mobek, będzie mi crashował grę albo coś takiego, nie? Oczywiście musimy. Aha, wpadł, to nieźle. Musimy sobie przekroczyć ten teren w ten sposób, dobra, tutaj dookoła. Ale w ogóle podoba mi się. Wow, ale bym zginął. Podoba mi się to z tego laga oczywiście. Podoba mi się to, jak te góry są tutaj ułożone, jak wszystko ładnie razem wygląda. Naprawdę podoba mi się ten generator światów. Jest to coś świetnego. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzu, bo mi się to bardzo ładnie. O mój Boże, moje słownictwo. Ja tak dawno nie nagrywałem i widać efekty. Mi się to bardzo podoba. Jeszcze raz przepraszam za te dźwięki tle. O, i kurczę, drzewka takie jesienne, wiosenne czy coś. Będziemy używać ich liści, kurczę, do... Wiecie, do... oczywiście budowy tych, bo ja naprawdę lubię jasienne, kolorowe te liście wszystkie. To jest coś pięknego. Dobra, jesteśmy tutaj i co mi to dało? Ej, słyszeliście villagera? Ej, co to? Wizard? I'm a wizard. Dzień dobry. Wy mnie tu nie stagujecie? Dzień dobry. Co my mamy? O. Wow. What? Ej, to wygląda jak potencjalny domek dla mnie, tylko nie wiem, kto tu siedzi. What the hell? Co to jest? Mending! Dzień dobry? Jesteś dobry? Wizard! Diamond Farm. A sprzedajesz takie siłka? Gastira. O! Where's Slate? To jest coś ciekawe. A co ty masz tu w skrzynce? Jakieś łuki zenchantowane w ogóle, co? Mending! Co? Co to za... Broken w ogóle rzeczy. Czemu tu się spodnie pojawiły? Tego nie było tu z mendingiem. Ej, tu się jakieś rzeczy pojawiły. To ma jakieś w ogóle konsekwencje... Nie wiem, czy to biorę? Jakiś podejrzany. Mending mixture, to jest fajne. To ogarniałem kiedyś. A ty, gościu, wiesz co? No fajne masz miejscówę w sumie. Wziąłbym sobie to. Jedzonko bym sobie zjadł. Jakieś frutsy. Ja sobie tu wrócę, pewnie cię ograbię do końca. Na razie ci tu zostawię to wszystko. Ten enchant w ogóle, to już... Nie wiem, co tu sądzić. A co to jest tutaj? Hello, sorry. Congratulations on finding my humble abode. If you are wondering where I've done, I've nipped out to get some cheese. Please don't touch anything. All extremely valuable and valuable. Aha. Okej. Okay. Ale ty jesteś w domu, dobra. No wiem, że wszystko jest drogocenne czy coś, ale ja cię już ograbiłem, więc... elo. Wow, ale lag. A na dole co było? Sprawdzałem, nie? Tu mamy wood bardzo fajny. Haste, tak, to jest nowa potka, jabłuszek dużo. Tu mamy, wiecie co, ja chyba sobie tutaj zrobię taką tymczasową bazę, nie wiem. No. Nie wiem, co tu sądzicie. Ukraść mu tą bazę, czy nie? Bo nie chce mi się tych rzeczy transportować za chwilę do mojej bazy, bo bazę chciałem docelowo zrobić...
sumie trudne miejsce to by było. Nie, wiecie co, zmiana planu. Chyba sobie zrobimy gdzieś tutaj. Tu sobie zrobimy... Kurczę, ale to też jest mało miejsca. Ale w górze można coś wybudować. Dobra, nie, zrobimy sobie tutaj bazę. Gościu, wiesz co, przykro mi, ale będę ci musiał chyba wziąć wiaderkiem. Zrobimy sobie coś takiego, że zrobimy sobie łóżeczko swoje własne tutaj, na dole. Prześpimy się i wszystko, że tak powiem, sobie tu ogarnę i będziemy sobie nagrywać kolejny odcineczek. Także nie zapomnijcie o tym kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji. Napiszcie, co sądzicie o tej serii, czy wam się podoba, czy nie. Generalnie mam nadzieję, że tak. Więc napiszcie, dzięki za wszelkie komentarze. Do następnego, hej!